Witam wszystkich Państwa w księgarni przy stacji metra Stokłosy w Warszawie. Sklep nazywa się Fotomag. Polecam. Pięknie jest w środku, naprawdę. I ileż tu rzeczy, ileż tu książek, ileż tu pięknych przedmiotów. Ale rozmawiamy dzisiaj o mojej książce pod tytułem Rock and Roll, czyli podwójny knockout. Może zacznę od tytułu. Oryginalnie ta książka miała się nazywać Filthy Animal vs. Kylie Minogue, czyli podwójny knockout. Filthy Animal to jest jeden z perkusistów metalowego zespołu Motorhead, który jest tutaj na okładce. Piękna okładka swoją drogą. Mojego kolegi, wielkiego polskiego malarza Marka Kamińskiego. Natomiast Kylie Minogue, wiemy kto to jest Kylie Minogue. W każdym razie Filthy Animal i Kylie Minogue to są inne światy. Jak Państwu wiadomo, innym światem jest zespół Motorhead, innym światem jest Kylie Minogue i to chodzi o kompletnie inne światy. Natomiast ja sobie wymyśliłem, żebym napisał tę książkę, żeby pokazać, że nie jest ważny rodzaj muzyki, nie jest ważne to, co nam się podoba albo to, co się nam nie podoba, bo to już są tylko gusta i upodobania. Natomiast ważny jest talent i to, co człowiek z tym talentem robi. Czy osiąga sukces, czy przegrywa, czy ten sukces jest prawdziwy, czy jest sztucznie nakręcony. Czy wreszcie można, czy to u Kylie Minogue, czy w zespole Motorhead, czy konkretnie w tym człowieku, który miał ten, on nie żyje już zresztą, pseudonim Filthy Animal, czyli brudne zwierzę, dokładnie brudne zwierzę, czy zaświnione, uświnione zwierzę. Czy można w tym dojrzeć to, co w Ewangelii zostało nazwane talentem i talentem albo zmarnowanym, albo wykorzystanym? I na tym mi bardzo zależało. Ale tak, zaproponowałem ten tytuł, ale od razu wydawca mój powiedział, że to nie ma sensu, dlatego że nikt nie będzie wiedział, co to znaczy. Ani ten Filthy Animal, ani prawdopodobnie ta Kylie Minogue, która oczywiście jest bardziej popularna, ale już być może tylko w niektórych kręgach, więc lepiej nie. No więc ostatecznie przyszło mi do głowy, że ją nazwiemy po prostu Rock and Roll, czyli podwójny knockout, co jest nie do końca niestety prawdą, dlatego że ta książka nie jest o rock and rollu, dlatego że tam jest i dużo refleksji na temat jazzu, na temat muzyki poważnej, na temat muzyki bluesowej, na temat country, na temat wszelkiej muzyki, tak naprawdę. A jakby tego było mało, tak naprawdę ta książka nie jest w ogóle o muzyce. I to jest oczywiście paradoks, bo książka o muzyce, nazywana przez większość czytelników po prostu ta książka o muzyce, tak naprawdę nie jest książką o muzyce i właściwie dzisiaj z perspektywy lat sobie myślę, że gdybym miał jeszcze raz wymyślać dla niej tytuł, to tytuł byłby właśnie taki. To nie jest książka o muzyce. A teraz powiem, o czym ona jest. Oczywiście, jeżeli popatrzymy na kolejne rozdziały, no to alfabetycznie jest Adele, Al Cooper, Amy Winehouse, Arctic Monkeys, Avril Lavigne, The Beach Boys, The Beatles, Black Sabbath, Blues, Bolan, Cat Stevens i tak dalej, aż do chyba Franka Zappy, tak? Chyba Zappa jest na końcu, tak? Kończy się na Franku Zappie. Więc tytuły by wskazywały na to, że to jest jakaś encyklopedia, tak? Gdzie opowiem, jakie płyty Frank Zappa nagrał, gdzie się urodził, jak długo żył, z kim grał i co sobie myślał. Natomiast nie, ta książka nie jest taka. Ona, każdy rozdział
zajmuje się przede wszystkim, tak jak ja już powiedziałem, tym talentem, który można zmarnować albo który można wykorzystać. I tak naprawdę jednym, jedynym fragmentem z historii każdego z tych artystów. Czyli na przykład, jeżeli tu jest rozdział o zespole Pink Floyd, to ja nie piszę, kto grał w zespole Pink Floyd, kto śpiewał, jakie płyty oni nagrali. Natomiast piszę tylko o jednym, jedynym utworze Atom Heart Mother, który dla mnie, jak jeszcze kiedy byłem dzieckiem, to był zawsze ten najwspanialszy. To było zawsze, jak ktoś mnie pytał, twój absolutnie najlepszy utwór muzyczny, to mówiłem Atom Heart Mother. Więc to jest akurat o tym, jak on powstał. No i takie tam refleksje na ten temat. Jak piszę o Lady Gaga, to też nie jest tak, że no bo ktoś przyjdzie i powie, o Boże, święty Lady Gaga, jak można w ogóle? To w ogóle nie jest o tym. To w ogóle nie jest o tym. To tam jest, ja tam zwracam uwagę na coś, co jak gdyby, no to tak nieskromnie powiem, gdzie problem się zaczyna dopiero tam, gdzie się kończy problem, który opisałem, o nie, Lady Gaga. To, co ja tam piszę, to jest znacznie wyżej niż to, o nie, daj spokój, to Lady Gaga. Tym nie musimy się zajmować. To każde ambitne dziecko w gimnazjum może powiedzieć, stary, daj mi spokój z tą Lady Gaga, przecież to jest jakaś idiotka. Nie, my się tu w tej książce zajmujemy, czyli ja i czytelnicy, sprawami daleko, daleko poważniejszymi. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I są Beatlesi, i jest John Lennon, i jest o hip-hopie, jest o zespole Guns N' Roses. W cudzysłowie, o zespole Guns N' Roses. To nie jest o zespole Guns N' Roses, tylko to jest, Guns N' Roses jest zaledwie pretekstem do tego, żeby powiedzieć coś moim zdaniem ważnego. Więc bardzo polecam tę książkę. Ona, podejrzewam, że troszeczkę ze względu na ten niefortunny tytuł, no znaczy on jest ładny, no to tytuł moim zdaniem Rock and Roll, czyli podwójny knockout, to jest ładny tytuł, tylko że on jest mylący, dlatego że przychodzą czytelnicy, którzy patrzą rock and roll, a nie, to ja się rock and rollem nie interesuję, tak? Tu rock and rolla jest mało tak naprawdę, no to tak wyszło, no rock and roll jako pojęcie jak gdyby takie symboliczne, rock and roll jako to szaleństwo, tak? I to niezależnie od tego, czy to jest jazz, czy to jest blues, czy to jest country, czy to jest heavy metal, czy to jest black metal, czy to jest Kylie Minogue, tak? Wreszcie. Swoją drogą wybitna artystka, naprawdę wybitna artystka. My się z niej śmiejemy, ale to jest nie byle kto. Kylie Minogue to jest nie byle kto. Może przeczytam fragment, żeby pokazać, na czym to polega. To, o czym Państwu opowiadałem. Zdejmę okulary, bo nie wziąłem okularów do czytania, a tak mi jest wygodniej, więc proszę posłuchać. To jest rozdział poświęcony takiemu muzykowi, muzyki tak zwanej poważnej, który się nazywa Jordi Savall. Otóż wniosek może być tylko jeden. Barok i w ogóle muzyka dawna to najbardziej prymitywny pop. Jeśli tego jest tak dużo, to znaczy, że na to jest zapotrzebowanie. A jeśli to zapotrzebowanie jest tak jednoznaczne, sytuacja robi się dość głupia. Szczególnie dla kogoś takiego jak ja, kto na pytanie, czy lubisz słuchać muzyki poważnej, gotów jest odpowiedzieć, no powiedzmy Bacha czy jakichś jeszcze starszych kompozytorów. A zatem to był pierwszy moment, kiedy się zorientowałem, że z tym moim Bachem sprawa jest podejrzana. Drugi przyszedł bardzo niedawno. Otóż ja uczę dzieci pewnych wybitnych muzyków i czasem po lekcji lubię sobie z mamą tych dzieci porozmawiać właśnie o sytuacji na rynku. I oto któregoś dnia, podczas krótkiej pogawędki, powiedziała mi ona, że na muzycznych uczelniach istnieje coś takiego, że jeśli jest jakiś muzyk, który nie rokuje większych nadziei, to mu się mówi, żeby się załapał za barok. To może sobie jakoś tam da radę. No i stamtąd już doszliśmy do rozmowy na temat tych wszystkich artystów typu La Pregiata, Krystyna Pluchar, Filip Jaruski, czy wreszcie ich pierwszy i najważniejszy boss Jordi Savall. Ja jej mówiłem, że ja owszem, bardzo lubię sobie posłuchać tego typu muzyki, natomiast kiedy widzę to opakowanie,
Chodzi o te kolorowe okładki, te śliczne kolorowe okładki, o tym jest wcześniej, ale tego nie czytaliśmy akurat. Okładki tych płyt, które są naprawdę śliczne, błyszczące, kolorowe, takie, żeby dobrze się prezentowały na półkach. Więc, natomiast kiedy widzę to opakowanie, jestem co do tego wszystkiego pełen najgorszych podejrzeń. A ona na to mi odpowiadała, że tak, też czasem lubi sobie czegoś takiego posłuchać, ale z zawodowego punktu widzenia to jest zbyt tanie, by się tym zajmować bardziej na poważnie. Normalny, zwykły pop, do tego jeszcze specjalnie przykrojony pod najmniej wybredne gusta, a ten Saval to tego wszystkiego bezpośredni symbol. A ja sobie myślę, że ona musi mieć rację. Zatrzymajmy się więc przy tym Savalu. Spójrzmy na niego choćby przez chwilę, kiedy on jest w pracy. Popatrzmy na ten jego szalik, te buty, ten szpan, tę zamyśloną pozę. I pomyślmy o tych wszystkich inteligenckich domach, gdzie w naczelnym miejscu salonu znajduje się ten wypasiony high-endowy sprzęt, a obok leżą te płyty Maria Peszek, Pat Metheny, no i oczywiście wszystkie po kolei płyty Lar Pregiaty. No i dobra, niech będzie, że jeszcze najnowsze trójpłytowe wydanie Kind of Blue Milesa. No i już, tyle. Proszę sobie sprawdzić tę książkę. Naprawdę to nie jest książka o muzyce. I ta książka to jest niebyle książka. Polecam ją. Dziękuję.